Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do SP Łękawki. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętego Floriana udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Poświęcenie sztandaru i wyznanie wiary, a później modlitwa wiernych. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
aby żyli przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie, jak On żyje przez Ojca. Panie, prosimy Cię. Aby dobry Bóg zachował ich od klęski wojny, głodu, ognia i wody. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas, miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana przez Chrystusa Pana naszego. Zaprawdę święty jesteś Boże, przybyło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z tym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Poświęcenia sztandaru Pękawem.
Cieszę się, że jesteście ze swoimi kolegami, którzy będą razem z wami pracować w różnych potrzebach w naszej ojczyźnie, w naszej gminie i parafii. Składam szczególne podziękowanie panu prezesowi Straży OSP Łękawka Andrzejowi Muniakowi, dzięki któremu, można powiedzieć, ta straż została powołana w Łękawce. Z wielką radością słuchałem, jak jeździł, załatwiał, chciał, żeby ta straż była w Łękawce. Służba nie jest łatwa. Na wielu parafiach w czasie stanu wojennego nie chcieli nawet zamknąć. Za to, że służyłem gorliwie ludziom, gdy budowałem kościoły, zawsze szatan atakował wtedy, gdy coś było nie tak, jak on chciał. Może być pan przygotowany, że i pan wiele będzie musiał wycierpieć, służąc Bogu, ojczyźnie i ludziom. Ale chciałbym panu życzyć tego, co mnie kiedyś taki starszy kapłan powiedział: słuchaj, jesteś bardzo czynny, bardzo lubisz pracować, to ci powiem tak, czasem trzeba być głuchy, czasem ślepy, bo inaczej się za szybko spalisz. Nie da się wszystkiego najlepiej zrobić, tak jak właśnie pan Andrzej Muniak, mój kolega z pracy, jest tak zaangażowany, że chciałby, aby wszystko było najlepiej, najpiękniej w Łękawce. Bo chociaż nie pochodzi z Łękawki, Łękawkę szczerze kocham. Chciałbym podziękować za mojego sąsiada, komendanta straży, któremu zaufaliście i wybraliście go na to, aby wam dawał dobry przykład. Chciałbym, by dawał wam dobry przykład słowem i czynem. By zawsze pozytywnie odnosił się do ludu, któremu służy. Chociaż też nie będzie to łatwe. Czasami po nieprzespanej nocy, czasami po trudach, zamiast podziękowania, będą jeszcze pretensje, że tam czy gdzie indziej się nie dojechało. Ale trzeba to wszystko znieść, ponieważ służba jest zawsze wdzięczna. Przypomnijmy sobie, że Pan Jezus, kiedy uzdrowił 10 trędowatych, tylko jeden przyszedł podziękować. Chociaż odzyskali zdrowie, które jest na ziemi jednym z największych skarbów. Swoje podziękowania wszystkim kieruję, którzy są w Kościele. W zależności od swojej funkcji, jaką sprawują, od swoich urzędów, które reprezentują. Niech dobry Bóg, który jest miłosierny i powiedział jasno w Piśmie Świętym: cokolwiek uczynicie dla mnie, stokroć więcej na tym świecie otrzymacie, a w przyszłości życie wieczne. Niech święty Florian nam wszystkim, którzy nosimy mundur, służy ku temu, abyśmy na jego wzór umieli sprawować służbę Bogu, ojczyźnie i człowiekowi. Przyjmijmy teraz błogosławieństwo, abyśmy dalszy ciąg programu, który będzie teraz w szkole, umieli też godnie przeżywać. Pan z wami. Niech was błogosławi poprzednio.